Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś McDonald'siki, opening tego. Wszyscy już to otwierali, także ja to otwieram. Ale zanim to, to chciałem powiedzieć parę słów. Timestamp do openingu samego będzie. Ale natrafiłem w jednym openingu na kanale Macieja, Majgra, na opinię na temat otwierania kart McDonalda. Maciej powiedział tam, żeby nie kupować tych kart za dużo, nie kupować tych kart, bo wykupujemy je dla dzieci, a one są przeznaczone dla dzieci, a żebyśmy tego nie robili. I ja chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, totalnie się z tym nie zgadzam. Kto chce sobie kupować karty, to niech sobie kupuje, to nie jest dla dzieci zrobione, tylko to jest dla wszystkich. Jeśli ktoś chce uzbierać set 25 kart holo, bo tyle tutaj jest, to niech sobie kupuje i niech sobie uzbiera ten set. Dlaczego miałby tego nie robić? Dochodzi do takich dziwnych sytuacji, zobaczycie tutaj screeny, że widzowie piszą, pytają Macieja pod filmem, ile boosterów według niego mogą kupić. No dla mnie to jest coś totalnie odrealnionego. Możesz kupić tyle, ile chcesz, no na tyle, na ile cię stać. Tyle, ile pieniędzy chcesz wydać, tyle możesz kupić. Tyle, ile ci sprzedadzą, możesz wykupić cały nakład. Nie ma, nikt nie powinien mieć nic do tego. Jeśli za to zaczniesz je prześwietlać i sprzedawać prześwietlone, no to wtedy, no umówmy się, no to jest rodzaj oszustwa, tak? To czegoś takiego nie powinien nikt robić. Ale jeśli ktoś chce kupić je i otworzyć i cokolwiek, to niech sobie kupuje i otwiera, no jakby... Nie rozumiem, dlaczego tego nie robić. Te karty kończą właśnie 25 lat. 25. Czyli według mnie, abstrahując już tak, nawet nie bardzo są dla dzieci, tylko właśnie dla takich starych dziadów jak ja, którzy pamiętają te Pokémony właśnie, no może nie 25 lat temu, no ale 20 lat temu. Nie stawiajmy przed sobą czegoś takiego, takich barier, że nie możemy kupować kart, bo są dla kogoś innego. Nie rozumiem tego. Może właśnie z drugiej strony, to już taki abstrakcyjny przykład, to już przy lekkim przymrużeniem oka. Może właśnie powinniśmy wykupić wszystkie karty McDonald's z McDonald'ów, żeby dzieci nie jadły tych Happy Meali, bo są niezdrowe. Może właśnie powinniśmy je wszystkie wykupić z tego powodu, żeby uchronić dzieci przed otyłością czy czymś tam. Rzucam temat do przemyśleń. Jak dla mnie, kupujcie ile chcecie. Nie zadawajcie pytań, ile mogę kupić. Możesz kupić tyle, na ile cię stać, ile chcesz sobie kupić. A teraz przechodzimy do openingu. Okej, zapytacie zatem, ile ja tego kupiłem? 20 boosterów, 20 sztuk. Chcę to zrobić tak. Elegancko, elegancko. Pudełko. I tak, mnie te zabawki raczej mało interesują ze środka. I tak je pewnie komuś tam porozdaję. Bardziej mnie interesują boostery. Boostery i chciałbym uzbierać całą kolekcję, cały zestaw. Dobra, to będzie poza kadrem, bo tego jest za dużo, żeby stało w kadrze. Będę brał po prostu, ciągnął z kubki. Albo część będzie w kadrze, dobra, trudno. I ja otwieram. Obejrzymy sobie na szybko te zabawki. To jest pudełko na karty. I kolorowanka Pikachu. Wszyscy te pudełka składali, już pewnie milion razy to widzieliście, więc ja tego nie będę składał. Te pudełka są słabe, tekturowe. Może uda się od razu trafić wszystkie zabawki? Nie, to jest kolejne pudełko. Patrzmy tu. Jest kolejne pudełko, serio? Liczyłem, że mam naklejki. Kolejne pudełko. Kolejne pudełko. Ja rozumiem, że mają się różnić kolorem, a te opakowania są w czterech różnych wariantach. Kolejne pudełko. Ale ja kupiłem je w czterech różne kolorki. Kupiłem i w każdym, jak widzicie, mam to pudełko. Głupie. A gdzie są moje pudełko? Naklejki. Chciałem, naklejkami bym sobie coś okleił przynajmniej, a pudełkiem, a te pudełka na karty są strasznie słabe.
Poważnie. Pudełko. 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 Dramat. Same pudełka. Gdzie są moje naklejki? Gdzie są moje naklejki? Pudełko. 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 Ostatni. Pudełko. Fajnie, mam 20 pudełek na karty. Koszulki przygotowane. Holosy będę ładował do koszulek. 20 boosterów. Kart Pokémon McDonald's. Te boostery da się prześwietlać, także kupowanie zamkniętych boosterów jest totalnie bez sensu, gdyż ten, który go projektował, zna. Ten, kto go sprzedawał, zna jego zawartość. Sobble, Bulbasaur, Fennekin i Totodile. To ląduje tutaj. Holosy powiedziałem, że będę pakował. Te holosy nie są mi tak wybitne. Zwykle mają jakieś uszczerbki. Na przykład ten mój Sobble takie uszczerbki posiada. Lećmy dalej. Spróbuję otwierać to może tyłem, żeby przekładać, zrobić z tego jakiś content. Przednia do przodu. Gruki, Popio, Mudkip i Trico. Pikachu Holo, najdroższa karta z tego setu, ale jej wartość szybko leci na łeb, na szyję, także specjalnie drogi zgaduję i tak nie będzie w tym momencie. Może w przyszłości, wiem, że ludzie planują trzymać te boostery na dłuższe lata, żeby je potem odsprzedawać, otwierać, cokolwiek. Czy to jest dobra taktyka? Nie wiem, choć się domyślam. Chespin, Oshawott i Chikorita. I ja jestem zadowolony. Uszkodzona jest ta Chikorita, ale to jest Chikorita, mój ulubiony Pokémon. Dlatego cyk. To teraz tylko Pikachu do szczęścia. Chociaż najchętniej bym zebrał wszystkie i na razie bardzo miło, że się nie powtarzają. Bulbasaur, Popio, Oshawott i Piplup. I pozdrawiam pana Lansa, będzie pan zadowolony, ale Piplup jest już mega uszkodzony na boku. Także taki nie za szczególny ten Piplup. Lećmy dalej. Let's move on. Przednia do przodu. Piplup, Chikorita, Torchic i Popio. Dalej bez powtórek, spoczko. Dalej bez powtórek. Milutko, milutko, milutko. Kolejny booster. Także jeśli ktoś wam opowiada, że pieniądze leżą w McDonaldzie, to nie do końca też jest prawda. Skrobany króliczek. Też uszkodzony. Pełno jest tych uszkodzeń na tych kartach. Ojej. No ale ciągle bez powtórek. Ciągle bez powtórek. Fajnie. Fajnie, fajnie. Next. Grookey, Sobble, Mudkip i Totodile. Kolejne. Ciekawe, czy będą się trafiać startery też z pierwszej geny jakoś liczniej. Ale to bez powtórek. Bez powtórek? To bez powtórek. A jak bez powtórek, to ja jestem zadowolony. Chcę zebrać ich jak najwięcej, resztę do wymienia, i myślę, cały set jestem w stanie uzbierać w miarę skutecznie. Trico, Tepic, Rowlet i Snivy, i to jest kolejna niepowtórka, także kolejny raz jestem bardzo zadowolony. Tydung. Lećmy dalej. Piplup, Squirrel, Rowlet i drugi Piplup. Pierwsza powtórka. Pierwsza powtóreczka. Piplup wędruje obok jego kolegi Piplupa. Także jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem się trafiło różnych. Próbujemy dalej. Trico, Fennekin, Chimchar i Rowlet numer jeden. Nice. Rowlecik. Siada. O, i ten Rowlet nawet taki mniej zniszczony. Nie widzę na nim na pierwszy rzut oka uszkodzeń. Przekładanko, Snivy, Fennekin, Totodile i Grookey.
I to też nie jest powtórka. Podoba mi się. Podoba mi się, trochę jest wina, żeby nie wychodziły mi z kadru, bo może wychodzą. Lećmy dalej. Lećmy dalej. Lećmy dalej. Ale nie ogarniam, czemu same pudełka nam się trafiły. Szkoda. Snivy, Cyntaquil, Litten i Snivy. To jest powtórka. Snivy jest powtóreczką, także ląduje tutaj, obok kolegi Snivy'ego numer 2. No i git. I git. Lećmy dalej. Trico, Tepic, Turtwig i Fennekin. I to jest kolejna nowa karta do zestawu. Bang. No widzę ognistych trawia się najmniej. Z pierwszej geny jeszcze brak. A boosterów coraz mniej. Charmander, Popplio, Mudkip i Chespin. To też nie jest powtórka. Także bardzo milutko. Kolejny booster. A nawet sprawnie już idzie mi ich otwieranie. Bank. Charmander, Popplio, Totodile i Charmander. Jest pierwsza gena. Powiecie, że jestem pierwsza gena kidem, a ja powiem, no i co z tym złego? Ja nie wiem, czy jestem. Lubię wiele gen, lubię różne rzeczy. Najbardziej i tak lubię grywalne karty. A w McDonald'owym secie takich nie uświadczycie, także bez presji. Trico, Cyntaquil, Turtwig i Turtwig. I to nie jest powtórka, to jest kolejny do kolekcji. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zostały 4 boostery do końca. Z 20 boosterów. Czy uda się trafić Pikachu? To wtedy widzę już te clickbait. Najdroższa karta w secie trafiona. To jest Trico. I Trico już był. Także Trico jest powtóreczką. Ląduje tutaj. Bang. Kolejna karta do przodu. Froakie, Chespin, Totodile i Oshawott. I to nie jest powtórka, także Oshawottik. Bardzo chętnie. Bardzo mi miło. Dzień dobry, panie Oshawottie. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę się tutaj rozgościć. 2 boostery do końca. Bulbasaur, Tepic, Chimchar i Totodile. Totodile to jest powtórka. No i ostatnia szansa na Pikachu, ostatnia szansa na Squirtla, na Bulbasaura, na Fennekin się trafił, miałem powiedzieć Fennekina. No dużo jeszcze rzeczy chyba zostało do trafienia? No może nie aż tak dużo. Snivy, Tepic, Skrobany i Oshawott numer 2. Zróbmy krótkie podsumowanie. Z 20 boosterów trafiły się 4 pary i reszta to single. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A przepraszam, Snivy się powtórzył. 5 par. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 15 różnych kart się trafiło. 5 to powtórki. Także brakuje mi 10 do uzbierania. Jakby mi się udało wymienić te 5 na moje brakujące 5, to miałbym cały secik. Spróbuję to zrobić. Jeśli ktoś chce się wymienić, zachęcam bardzo serdecznie. I ja na ten moment kończę nagrywanie tego filmu. Bulku McDonald'sowego trochę jestem. Bulk jest w lepszym stanie niż te karty Holosy. Holosy bardzo ucierpiały. Nie dlatego, że były jako pierwsze w boosterze, co jest trochę głupie. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za oglądanie tego filmu. Zostawcie, co tam chcecie zostawić i widzimy się na streamie, filmie kiedyś tam. Pa, pa.